że jeszcze nie znasz Jezusa. To chcę, żebyś zrozumiał, że Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, jedyną drogą i jedynym życiem. Dziękuję. Nieważne, że zbawię. W jakim jesteś stanie. Wyglądało się. Jeżeli nie jesteś pewien, że idziesz do nieba, to nie znasz Jezusa. Chcę, żebyś wiedział, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy. Chcę, żebyś wiedział, że Jezus Chrystus wstał z martwych. I jeżeli uwierzysz w to i uznasz Go za Pana życia, po śmierci pójdziesz do nieba. Jeżeli chcesz teraz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to pomódl się ze mną. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Wierzę w to, że Chrystus wstał z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Chcę teraz zaapelować do każdej osoby, która jest głucha lub niema. Jeżeli chcesz zostać uzdrowiony, jeżeli chcesz słyszeć, mówić, przyjdź na nasze spotkanie. W każdą niedzielę na ulicy Dzierżoniowskiej 11 w Warszawie o godzinie 10 są spotkania naszego kościoła. Przyjdź ze swoją chorobą, a zostaniesz tu uzdrowiony. Jeżeli nie słyszysz, to będziesz słyszał. Jeżeli nie mówisz, to będziesz mówił. Stanie się to dlatego, bo Jezus Chrystus wziął na siebie twoje choroby. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus ogłuchł i zaniemówił. Jego ranami jesteś uzdrowiony. Kiedy tu przyjdziesz, położymy na ciebie ręce i Boża moc przepłynie przez ciebie. Nauczymy Cię też, jak wierzyć. Zapraszamy Cię. Dzięki. Ojcze, wywyższamy Ciebie.